Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Po krótkiej odskoczni od Gwiezdnych Wojen, a zwłaszcza od Akolity, pora na omówienie 6 odcinka. Odcinka, jak to ja nazywam takie jak ten, przejściowego. Gdy 5 odcinek był dość potężny pod względem wydarzeń w nim przedstawionych, to następny, czyli właśnie w tym wypadku 6, do równowagi powinien być nieco spokojniejszy, by móc na chwilę odpocząć od ogromnej ilości akcji i w kolejnych odcinkach móc do niej wrócić. I w tym odcinku, w ramach tego wyciszenia, dostajemy głównie dialogi pomiędzy Oshą i Kimirem oraz Solem i Mei. A z nich możemy wydobyć kolejne poszlaki na temat tego, jaką tajemnicę skrywa Mistrz Jedi co do wydarzeń sprzed 16 lat. I szczerze mówiąc, fakt tego, że dalej musimy czekać kolejny tydzień na ujawnienie prawdy, wzbudza we mnie mieszane uczucia. Z jednej strony podbudowuje to moje zainteresowanie tą tajemnicą, a z drugiej strony powoduje we mnie wewnętrzną irytację, że nadal trzeba czekać. No nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Dlatego mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już faktycznie zostanie ona ujawniona i myślę, że będzie to taki idealny moment, że nie będzie jeszcze na to za późno. Ale okej, przechodząc już do omówienia, to pomyślałem sobie, że skoro i tak nie mamy nic więcej poza kolejnymi poszlakami, to może pora na małą weryfikację teorii, którą wam przedstawiłem w poprzednim omówieniu. Czyli przyjrzymy się jej ponownie i dodamy do niej to, czego dowiedzieliśmy się w tym odcinku oraz coś jeszcze. Ale co takiego, to dowiecie się w dalszej części odcinka, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. A więc tak, podstawą naszej teorii było to, że gdy Jedi przybyli na Bendok i doszli do wniosku, że tylko jedna z bliźniaczek, czyli Osha, nadaje się na nowego członka zakonu, postanowili ją za pomocą mocy zmanipulować, żeby mieć absolutną pewność, czy ją przekonają do opuszczenia swojej rodziny oraz przy okazji usuną z jej wspomnień coś, o czym lepiej, żeby nie pamiętała, jak na przykład to, że to oni zamordowali wiedźmy, a nie że ich śmierć była wynikiem pożaru, albo to, że Sol tak naprawdę porzucił Mei na pewną śmierć, a nie tak jak widzieliśmy to w trzecim odcinku, nie dał rady jej uratować. I czy te przypuszczenia dalej mają rację bytu? Jak najbardziej tak. Nie ma w tym odcinku nic, co by miało im zaprzeczać. Natomiast są dwie rzeczy, dzięki którym nabierają one coraz więcej sensu. Po pierwsze, Sol powiedział do Mei, że miał 16 lat na to, żeby się zastanowić, co dokładnie chciałby jej powiedzieć, gdy nadarzy się taka okazja. Więc faktycznie mogło być tak, że w trakcie tego okresu rozmyślał właśnie nad tym, jak wyjaśnić dziewczynie, dlaczego odebrać całą rodzinę, wmówił jej własnej siostrze bliźniaczce, że to ona jest winna temu wszystkiemu, a do tego, żeby mieć absolutną pewność, czy nie pokrzyżuje mu planów, chciał pozbawić się życia. Pośrednio bo pośrednio, ale tak. A moja propozycja na to, dlaczego tego dokonał, jest nadal taka sama. Czyli, że wyczuł w Mei mrok i bał się, że wyszkolona, czy to przez wiedźmy, czy przez nich samych w zakonie, może stać się w przyszłości zagrożeniem. Dlatego lepiej pozbyć się zarówno jej, jak i reszty klanu. No i poza tym będzie utrzymany ten tak zwany porządek, czyli to, że tylko Jedi mogą szkolić użytkowników mocy. A po drugie, przeskakując teraz do Oshy, Kimi nie bez powodu zaproponował jej założenie swojego hełmu. Jak sam powiedział, pozwala on nie tylko przetrwać uderzenie miecza świetlnego oraz go dezaktywować, ale również daje możliwość odcięcia się całkowicie od świata zewnętrznego. Zostajesz wtedy z mocą sam na sam. Chłopak wiedząc, że jest coś, co Osha powinna dostrzec poprzez moc, nakierował ją na założenie hełmu, co koniec końców się udało. A tym czymś byłaby właśnie prawda o wydarzeniach na Bendok. Dziewczyna miałaby okazję zobaczyć te wydarzenia ponownie, lecz tym razem w 100% autentycznie, bez zasłony stworzonej przez Jedi. Swoją drogą tak widzę przyszły odcinek, że przez większość czasu będziemy mieli perspektywę Oshy zanurzoną w wizji, a przypatana będzie ona dialogiem Sola i Mei. I tak przez prawie cały odcinek. A na końcu dziewczyny wyciągną wnioski z tego, co zobaczyły, usłyszały i tak płynnie przejdziemy do akcji finałowej. Jednakże poza samą podstawą teorii zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli w jaki sposób jest zamieszany w to wszystko Kimir. Propozycja na to była taka, że razem ze swoim ówczesnym mistrzem przebywali w ukryciu na Bendok i bacznie obserwowali rozwój wydarzeń, a później chłopak chciał na tym skorzystać, by z którejś z bliźniaczek uczynić swojego ucznia. I tak jeszcze tylko szybko się wytłumaczę, że przy okazji tego poniosłem niewyobraźnia, że w tym celu zjawił się w świątyni Jedi na Coruscant, gdy Osha jeszcze tam była i właśnie wtedy spotkał się z Yodem. Tutaj dzięki dla tych z was, którzy w komentarzach zwrócili mi uwagę, że zapomniałem o tym, że Yod widział kim ja w drugim odcinku w sklepie. No i właśnie stąd pamiętał jego twarz. Mi to wyleciało kompletnie z głowy, także wielkie dzięki. Ale w każdym razie, co do tego, jaki Kimi miałby mieć w tej historii udział, to natrafiłem na pewną teorię, która uważam jest na tyle ciekawa, że warto byłoby się nią z wami podzielić, plus dodać jeszcze coś od siebie. W tej teorii chodzi o jeszcze jeden powód, dla którego chłopak chciałby mieć swojego akolitę, oprócz chęci sprzeciwu wobec zasad narzuconych przez Jedi. W trakcie rozmowy, Kimi powiedział wprost do Oshy, że pragnie potęgi dwóch. Mowa oczywiście o zasadzie dwóch, stworzonej przez Dartha Bane'a, która głosi, że Sithów może być tylko dwóch, mistrz i uczeń. Mistrz dzierżący potęgę i uczeń, który jej pożąda.
W myśl tej zasady uczeń ma stawać się coraz lepszy pod okiem mistrza, by później go zabić i zająć jego miejsce oraz znaleźć kolejną osobę, której przekazałby swoją wiedzę. Można zatem śmiało założyć, że Kimi przed wydarzeniami z Akoity pokonał swojego mistrza i dlatego szuka ucznia. Lecz według tej teorii jeszcze do tego nie doszło, a mistrz Kimia nadal żyje. Na potwierdzenie tej teorii wskazują słowa showrunnerki serialu Resi Headland, która powiedziała, że na ekranie zobaczymy jeszcze jednego Sita. Więc pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, że skoro takowe się pojawi, to będzie właśnie mistrzem Kimia. A jaki to konkretnie miałby być Sith? Poszlaki wyłapane przez widzów wskazują na to, że miałby to być znany z legend Darth Tenebes, mistrz Darth Plagueisa. Dlaczego akurat on? Na to wskazują konkretnie trzy poszlaki. Pierwsza poszlaka to statek Kimia, który w tym odcinku mogliśmy zobaczyć kilkukrotnie. Ma on wygodę przypominać Skimitar, statek należący do Maura, gdzie za projekt tej jednostki, według spekulacji, odpowiadać miał właśnie Tenebes. Druga, również związana ze statkami, jest taka, że w zwiastunie Akoity widzimy jeszcze jeden statek, który jak dotąd w serialu się nie pojawił, więc mógł to być statek pilotowany właśnie przez niego. A trzecia to planeta, na której Kimi zamieszkał. Nie jest to tak, jak wydawać by się mogło Achtus na nas Sequoi, choć taka była moja pierwsza myśl, a miałaby to być planeta o nazwie Bardemnik, na której po pierwsze znajdowały się złoża Kortozisu, a po drugie to właśnie tam w legendach Tenebes zginął z rąk swojego ucznia, czyli Plagueisa. Okej, i czy moim zdaniem faktycznie mógłby to być przeniesiony z legend do kanonu Tenebes? Myślę, że tak. Dzięki temu dostalibyśmy, tak jak chcieliśmy, jakiegoś znanego Sitha, co nie byłoby niczym złym, a użycie akurat jego ma jak dla mnie więcej sensu, niż gdyby miał być to Plagueis. Mówiłem już o tym wcześniej w jednym z odcinków, że mistrz Palpatina podobno miałby się urodzić w 180 roku przed bitwą o Yavin, ale to było jedno ze źródeł. Innych natomiast pada zakres dat między 147 a 120 rokiem przed rokiem zerowym. Wobec tego w trakcie wydarzeń z Akoity mogłoby go jeszcze nie być na świecie, a jeśli by żył, to miałby maksymalnie 15 lat, więc nie ma szans na to, że byłby wtedy mistrzem. Chociaż przy okazji czytania tej teorii, to widziałem, że Kimi niby miałby być Plagueisem, tylko z użyciem mocy zmieniłby swój wygląd. Po co? Chyba tylko do ładnych widoków, jakie dostaliśmy. Przepraszam, musiałem o tym wspomnieć. Ale generalnie jak dla mnie to nie miałoby to sensu, więc najlepiej Plagueisa odpuśćmy całkowicie, a w roli mistrza niech pojawi się Tenebes. Chociaż z tą zmianą wyglądu jeszcze pozostajemy na chwilę, bo jest jeszcze kwestia tego, że Kimi faktycznie był w zakonie. Ale jak sam powiedział, było to dawno. Na tyle dawno, że Osha go nie pamięta. A jednak ten ją znał i wiedział o całej sytuacji na Bendok. Jak to wyjaśnić? Widzę tutaj dwie opcje. Pierwsza jest taka, że mógł faktycznie odejść z zakonu na długo przed jej przybyciem, a potem przybrał inną tożsamość, tym za pomocą mocy zmienił wygląd, by móc się w pełni ukryć. W takim przypadku też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był na Bendok w trakcie pożaru i obserwował wydarzenia z ukrycia. Ale mam też drugą propozycję. Taką, że w trakcie całej akcji nadal był Jedi, a wiedzę o Oshi i Mei zdobył dlatego, że był kimś bliskim Solowi. Lecz z biegiem czasu w jego sercu zagościł mrok i opuścił zakon, a później jego drogi przecięły się z Tenebesem. I widziałbym też to, że panowie odbyliby wtedy pojedynek, w trakcie którego Jedi znowu złamałby kodeks i uderzył Kimia w plecy, jak to chciał zrobić w odcinku 5, co tłumaczyłoby szramy na plecach Sitha oraz jeszcze bardziej podkreślałoby to, jak wiele win ma na swoim koncie Sol. Zresztą niezależnie od tego, czy przeszedłby na ciemną stronę mocy przed czy po wydarzeniach na Bendok, to bardzo chciałbym, żeby faktycznie był jakimś dawnym przyjacielem Sola. Naprawdę widzę tu potencjał na ciekawą relację dawni przyjaciele, obecni wrogowie. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i standardowo widzimy się w omówieniu 7 odcinka, tylko nie wiem, kiedy to omówienie wejdzie, bo chyba też będzie z jakim opóźnieniem, ale jakim dokładnie to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że faktycznie uda mi się wyrobić przed premierą 8. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.